Witajcie w następnej degustacji. Tym razem japoński gin w ładnej butelce i jest to ukiyo. Japoński kwiatowy gin destylowany w Japonii. 40 stopni ma. To jest butelka 07. Bardzo taka fikuśna. Tutaj góra przypomina troszkę, nie wiem, wulkan czy coś. I co tu piszą? Nasza podróż zaczyna się od pierwszego destylowania tradycyjnego japońskiego shochu. Nie piłem. Później redystylujemy to z jałowcem i przyprawami przed infuzowaniem delikatnego smaku kwiatów sakury, czyli wiśni i mandarynek dla oczywiście wspaniałych cytrusowych aromatów i smaków. No i oczywiście możecie zrobić zwykły gin and tonic z tego. A i się rozkoszować. Okej. Okay. Dobrze, tak wygląda etykieta. Dużo mnie napisali. A z tyłu praktycznie nic nie ma. Nie? Dobra, otwórzmy to. To jest takie ciężkie. Ta zakrętka jest taka ciężka, wiecie? Bardzo. Ja tu już mam troszkę nalan, ale sobie jeszcze doleję. A czemu nie? Bardzo przyjemny aromat, ale właśnie taki ginu, jałowiec, cytrusy, troszkę ziołowych akcentów, pewne takie przyprawowe nuty, pieprzne, ale też takie bardziej kwiatowe, perfumowe nuty, ale zdecydowanie nie można tego pomylić z niczym innym. Gin. Także tu jest fajnie. Dobra, spróbujmy, jak to smakuje. Chyba co zrobię. Tak. Co sobie wyobrażałem? Wyobrażałem sobie, że będzie to bardzo delikatny, kwiatowy gin w stylu takiego kwiatowego sake. Bo sake ma rzeczywiście bardzo dużo niuansów, ale te smaki są no, delikatne, trzeba się wczuwać. A tu nie, tu jest prosto z mostu. Fajny gin, sporo jałowca, może to destylowanie z jałowcem dużo daje. Jest przyjemnie, lekka słodycz na początek, ale to szybko ustępuje naprawdę fajnemu jałowcowi. Troszkę takich bardzo tradycyjnych przypraw jałowcowych. Jałowcowy, ale powiedziałem do ginu. Cytrusy, rzeczywiście ta mandarynka tutaj dużo daje, ale jest też sporo pieprzności, takich ostrzejszych nut przyprawowych i to się dosyć długo utrzymuje. Nie jest to jakiś ordynarny alkohol, zdecydowanie nie, ale ta pieprzność, ognistość tutaj się utrzymuje. I to nie bardzo nawet w przełyku, ale w ustach. Po tym przychodzi jeszcze więcej cytrusów. I koniec jest taki trochę niby rozgrzewający, ciepły, ale i przyprawowy. Z pewną taką nutą
może cierpką, nieco łodygową, ale ogólnie jest przyjemnie kwiatowa. Także myślałem, że będzie dużo łagodniej, ale nie. Te smaki i aromaty są dosyć wyraźne. Można je rozdzielić, że tak powiem, co rzadko się zdarza. No i rzeczywiście on ma, jest taki charakterny. Oczywiście następny łyk jest łagodniejszy, ale ta faza właśnie rozgrzewania, pieczenia troszeczkę jest ciągle wyraźna. Co prawda jest więcej kwiatowości w następnym łyku, zdecydowanie. Takiej trochę perfumowanej kwiatowości, ale jest przyjemnie. Normalnie czuć ten zapach kwiatu wiśni. No i jeszcze jak sobie wyobrażacie. Tak ładne, takie różowe kwiatki spadają, płatki spadają. O, cudo. To aż czuć ten aromat. Także fajny gin, zdecydowany. Przyjemny, kwiatowy. Ale zarazem charakterny i rzeczywiście czuć gin. Czuć jałowiec. To jest dobre. To jest dobre. To jest przyjemne. Myślałem, że będzie dużo bardziej łagodnie. Ale nie jest znowuż zbyt ostry. Także gin and tonic? Tak. Zdecydowanie chyba będzie bardzo dobry. Warto spróbować. Szczególnie jak będzie w promocji. Fajny. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobał mi się ten gin, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby mieć na bieżąco. Prześlijcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcecie wesprzeć ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę, link jest w opisie. Wasze zdrowie, cześć!